młodzi pragną zamanifestować przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunku do życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Przypominamy wspólnie, że wartości te są niepodważalnym fundamentem ładu społecznego i pomyślności każdego człowieka. Drodzy przyjaciele życia i rodziny, dziś maszerujemy pod hasłem: każde życie jest bezcenne. Marsz to bowiem nasz wspólny apel o szacunek dla życia ludzkiego zarówno przed, jak i po urodzeniu. Każdy człowiek bez względu na stan fizyczny, na stan duchowy, materialny czy okoliczności poczęcia jest nieocenioną wartością i nikt nie powinien pozbawiać go prawa do życia. Cieszymy się, że tu jesteście i serdecznie zapraszamy do udziału w tym wielkim święcie polskich rodzin. Rodzin, które są podstawą konstrukcji całego społeczeństwa. Pragnę zauważyć, że to dzisiejsze radosne zgromadzenie ma charakter ponadpartyjny, czyli inicjatywa nie jest związana z żadną partią polityczną, jest nadrzędna politycznie. Dlatego bardzo prosimy w swoim imieniu i wszystkich organizatorów o nieeksponowanie symboli i barw partyjnych, za co z góry bardzo dziękujemy. Po marszu czeka nas w amfiteatrze wspólne rodzinne świętowanie. Na ten czas animacji rodzin zaprasza Państwa grono organizatorów, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Iławski Sztab Organizacyjny, wszystkie parafie Iławy oraz Iławskie Centrum Kultury. Po drodze pewnie podziękujemy Komendzie Powiatowej Policji, bo potem nam ucieknie. Kolejne podziękowania będą już w amfiteatrze. Drodzy Państwo, zapraszamy na Marsz dla Życia i Rodziny. Dzisiaj Iława, dziś cała Polska należy do rodzin. Wysoka liczba rozwodów.
w rodzinach, a także o długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. Oprócz tego coraz częściej dochodzi do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny. Brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi, czy też wśród rodzeństw. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność. Tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie. Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i zniewala.